Witam serdecznie. Tym razem zapraszam na obejrzenie filmu poświęconego reakcjom metali ze stężonym kwasem azotowym. Mam tutaj szereg probówek, właśnie wypełnionych częściowo stężonym kwasem azotowym. Stężony kwas azotowy to jest około 67% kwas azotowy 5. Tu jest akurat 65% w oryginalnym opakowaniu, ale to i tak nie ma specjalnego znaczenia. Ponieważ jest to kwas stężony, gdzie będzie się wydzielać dużo dwutlenku azotu, to gdy będzie potrzeba, to po prostu obniżę klapę dygestorium, żebyśmy tutaj tego nie wdychali, no bo jednak BHP musi być. Zaczniemy od rtęci. Uszeregowałem te metale według rosnącej aktywności, tak? Zaczniemy od rtęci. Rtęć jako że ciekła, muszę ją spróbować nadać pipetą. O, jest kropelka. Spróbuję ją wpuścić do kwasu. O, i już widzimy, że coś się z tą rtęcią dzieje. Zdecydowanie się zmieniła jej powierzchnia. I jeszcze chwilę poczekamy, bo te reakcje z kwasem azotowym na początku zwłaszcza lubią być kapryśne. Do drugiej probówki wsypię troszeczkę srebra. Od razu widać, że powstało troszkę tlenku azotu 4, ale jeszcze oprócz tego nie widać specjalnie objawów reakcji. Rtęć już zaczęła. O, momencik, może zaraz zobaczymy, że na jej powierzchni tworzą się... O, teraz to widać, że coś z jej powierzchnią się zdecydowanie dzieje. Tak jakby serce biło. Zresztą jest takie doświadczenie zwane bijącym sercem rtęciowym, ale to nie będziemy oczywiście tego pokazywać. Zobaczymy, co później. Srebro reaguje na zimno bardzo powoli. Nie znaczy, że reaguje wcale. Po prostu gdybyśmy wpuścili srebro do stężonego kwasu azotowego, to na zimno reaguje z tym kwasem azotowym powoli. Kolejnym metalem jest miedź. No tutaj już akurat objawy reakcji zdecydowanie nastąpią. Proszę zresztą zobaczyć. Od razu widać, że coś się tutaj dzieje, ale niech nas ten kolor zielony nie zmyli. Spodziewamy się po miedzi niebieskiego, to jest prawda, ale ten kolor jest zafałszowany przez wydzielający się ditlenek azotu. Zresztą zaraz zobaczymy, bo reakcje roztwarzania w kwasie azotowym są autokatalityczne, więc będzie ta reakcja zachodzić coraz szybciej, co zresztą już zaczyna być widoczne. Zaraz do tej probówki powrócimy, tylko jeszcze może chcę pokazać tę rtęć, że coś jednak się z nią zdecydowanie zaczyna dziać. No dobrze, to tyle rtęć. Tutaj oczywiście miedź, która zaraz jeszcze przyspieszy, widać już wydzielający się tutaj NO2. O, proszę, mówiłem, że zaraz przyspieszy. No i przyspieszyła. No i przyspieszyła. Może tę probówkę odstawię. W razie czego to obniżę troszeczkę klapę, żebyśmy tego nie wdychali. A do kolejnej probówki wrzucę kawałek bizmutu. Jeszcze może jeden. Oj. Widzimy, że i bizmut sobie zaczyna reagować. Na początku reakcja nie jest zbyt intensywna, ale widzimy, że też zaczyna to nabierać na szybkości. Na szybkości ta reakcja i zacznie się wydzielać NO2. Do kolejnej probówki wsypię, myślę, że już możemy podnieść, wsypię 3 ziarenka cyny. Cyna reaguje w dosyć specyficzny sposób z kwasem azotowym, mianowicie reaguje w całej masie, przechodzi w ditlenek cyny, SNO2, co zresztą za chwilkę zobaczymy, wrócimy do tej probówki. Proszę, jak teraz zaczął intensywnie reagować bizmut. Do kolejnej probówki wrzucę troszkę ołowiu. No i zobaczymy, co z kolei tutaj. Tutaj niech nas to nie zmyli, że nie widzimy tych objawów reakcji, przynajmniej na początku, dlatego że azotan ołowiu w stężonym kwasie azotowym rozpuszcza się bardzo powoli. I to nie jest pasywacja, jak można w niektórych książkach wyczytać. To wynika z tego, że ta reakcja biegnie powoli. Ten ołów zresztą za chwilę się pokryje takimi błyszczącymi kryształkami azotanu ołowiu. Być może nawet pod koniec filmu do tej probówki wrócę i pokażę, że będą troszkę widoczne. O żelazie uczymy się, że ulega pasywacji. Ja do tej probówki wsypię troszeczkę żelaza. No i zobaczmy.
że tutaj jakoś strasznie nic się nie dzieje. Lekko się ten kwas zabarwił, metal pokrył się powierzchniowo tlenkiem i dalej reakcja już nie biegnie. Co jest kolejnym metalem? Chrom. Chrom, którego w obecnej podstawie programowej co prawda nie ma w reakcjach z kwasami utleniającymi, ale uczymy się, że to też jest metal, który w kwasie azotowym stężonym ulega pasywacji. Jak widzimy, rzeczywiście nic się tutaj nie dzieje. Chrom pięknie błyszczy, a zresztą ze względu na bardzo silną pasywację chrom błyszczy przez długie lata, bo jest praktycznie odporny na korozję. Do kolejnej probówki wrzucimy ziarenko cynku. Muszę je wrzucić tak, żeby mi ta probówka przy okazji nie wyleciało w niej dno, bo to dosyć pokaźne ziarenko. Widzimy, że reakcja zachodzi całkiem intensywnie. Zostały jeszcze nam trzy metale. Może na chwilkę obniżę jeszcze klapę. Niech nam wydmucha wyciąg ten dwutlenek azotu. I w takim razie do kolejnej probówki wsypię troszeczkę manganu. O manganie można przeczytać w niektórych książkach, proszę jak intensywnie reaguje, że ulega pasywacji w stężonym kwasie azotowym. Czy widzimy tutaj pasywację? Zdecydowanie nie. Nie jest to prawda, że mangan ulega pasywacji w stężonym kwasie azotowym. Na innym filmie pokazuje, że ulega pasywacji w stężonym kwasie siarkowym, ale na pewno nie w azotowym. No dobrze. Teraz obrócę ten stojaczek na drugą stronę, bo jeszcze mi zostały tutaj trzy metale takie dosyć charakterystyczne. Zacznę od glinu. O glinie też uczymy się, że ulega pasywacji. Wrzuciłem tam wstążkę glinu, mogę w sumie wrzucić drugą. I zwróćmy uwagę, że tutaj nic się z tym glinem nie dzieje. Glin jest już tak naprawdę spasywowany na powietrzu, ale gdybyśmy niespasywowany glin wrzucili do kwasu azotowego, to także nie będzie objawów reakcji. Do tej kolejnej probówki wrzucę wstążkę magnezową. Proszę zwrócić uwagę, jak ten metal intensywnie reaguje z kwasem oraz, że też wydziela się NO2. Zarówno w przypadku cynku, jak i magnezu można wyczytać w różnych książkach nieprawdziwe informacje, że w reakcji ze stężonym kwasem azotowym te metale redukują kwas aż do saletry amonowej. Nie jest to prawda, przynajmniej nie w kwasie stężonym, bo nie jest prawdą, że na przykład cynk ma wyjątkowo silne właściwości redukcyjne, bo silniejsze, jest wiele metali mniej szlachetnych od cynku, które ma silniejsze właściwości redukcyjne, a wcale na przykład taki mangan nie redukują go do tego azotanu amonu. Pozostał jeszcze wapń. Litu stwierdziłem, nie będę pokazywał z tego powodu, że reakcję litu z kwasem azotowym pokazuję w innym filmie, który zresztą też polecam obejrzeć. Wrzucimy maleńkie ziarenko wapnia, które tutaj sobie muszę najpierw wydmuchać. O, troszeczkę je może z tego, może jakieś, powinno wystarczyć. No to wrzucimy je tutaj. Proszę zwrócić uwagę, unosi się praktycznie na powierzchni, co wynika właśnie, że tworzy się taka poduszka, która mu nie pozwala opaść na dno. Roztworzył się, wydzieliło się trochę NO2, może tam jeszcze jakieś malutkie wrzucimy. O. Również proszę sobie zobaczyć, wydziela się NO2. No i tyle go było, już chyba przestał reagować. To w sumie jest wszystko, co chciałem pokazać. Dziękuję za uwagę. Dla Biomist pozdrawiam DM.